23, taki powiew europejskiej Ligi Mistrzów. Nie mówić, co się tutaj nie wydarzy, no to Paris Saint-Germain, można powiedzieć, to w... Rian 22, Çalhanoglu 20, Barella 23, Di Marco, Inzaghigo, Inter Mediolan, Ugarte z numerem 4, z numerem 33. Na tej pozycji, no i bramkarz, o czym wspominaliśmy w przodu, jeśli chodzi o takiego typowego napastnika, choć też to nie jest dziewiątka, przecież pamiętamy. W natarciu dużo więcej tymczasem w ataku właśnie Paryżanie i w taki sposób. Również na ławce rezerwowych. Teraz Lautaro Martinez i Hakimi obok niego, który pozwolił na to doszło. Ten, który go zna, to z jego, powiedzmy, takich indywidualnych powódek może być to naprawdę duży krok do przodu. Teraz dostanie. Tymczasem rzut rożny, taki zaskakujący, szybciutko zagrał. Jednak nie miał miejsca. Hakimi, dobry dribbling, dobre dośrodkowanie. Znowu taki kombinacyjny spot. Jeśli chodzi o próbę strzału, teraz poczekał na Lucasa Hernandeza, ten się... Ugarte, świetna piłka od Urugwajczyka, ależ to była piękna akcja, powinna zakończyć się golem, trafia jednak słupek Marco Asensio. No to co mówisz, tutaj już był taki sznyt artyzmu w wykonaniu ofensywnych piłkarzy. Które prowadzą zawodnicy z Paryża, przedziera się za... Jednak Hakimi, ale bardzo źle. Hakimi. Holender dośrodkowuje, chyba nie dokładnie o to mu chodziło. Jeszcze tam trwa, czy skorzystają z tego Paryżanie. Fabian Ruiz przełożył piłkę na prawą nogę, strzelił, ale już nie miał jak uderzyć. Tymczasem Fabian Ruiz przymierza się Di Marco. Ponownie mistrz świata strzela teraz Lautaro. Taka nieprzyjemna z punktu widzenia bramkarza piłka. No ale mówiłeś, że nic nie robi Donnarucciutko teraz. Zagranie na prawą nogę do Solera. W składzie reprezentacji właśnie Lucio Enrique będąc zawodnikiem Paryża. No właśnie, także widzimy dużo takich czynników, które naprawdę świadczą o tym, że wybór akurat Luisa Enrique. Licza tymczasem Dumfries. Zdołał dośrodkować mimo tego, że nastry. Uwaga, Di Marco. Dobre to było dośrodkowanie. Ta piłka tak jakby się zatrzymała w pewnym momencie w powietrzu, bo tam był rykoszet. Czasem właśnie teraz Thuram. Marcus Thuram zbliża się do pola karnego, tak jakby czekał na to, że zostanie sfaulowany. Zostawił piłkę Di Marco. Çalhanoglu, strzał mocny, ale w sam środek. Ale chyba był też delikatny rykoszet, bo słyszeliśmy taki charakterystyczny dźwięk w słuchawkach. Zobaczymy w powtórce. No. To samo Pedri przecież. Właśnie to wydaje. Zagrana piłka do boku i znów Soler już tak dwukrotnie próbował. Bo tacy ociężali w grze. Naprawdę coraz gorzej to wygląda, jeśli chodzi o Interu, ale tam gdzieś ta czai się Lautaro Martinez, nie dochodzi. Dumfries. No. Ten. Teraz Ugarte. Fauluje. I klub, bo też wiemy, że jest tak jednym jest z tych gorących nazwisk na rynku. Jest dośrodkowanie, Thuram przelatuje mu nad głową. Kółeczko zrobił, zagrał do Bastoniego. Ten po plecach Hakimiego. Chylian i jego rodzina, jego otoczenie. O tym można by tak dryblować, jak Ruiz w własnym polu karnym. To zawsze jest ryzykowne, ale też z drugiej strony nie miał innego wyjścia, bo... Na Paryżan, Soler, piłka... Na 16 metrze tam się Skriniar składał do Madryta, a mimo tego ani jedna bramka nie wpadła w starciu z Barceloną. No to też... No w ogóle uważam, że środek pola Interu w tym meczu w ogóle nie istnieje. Przeciwnika. Lautaro próbował zgrać do Thurama teraz. Tak, wracamy za kilka chwil. Napis Courage Sergio, to na pewno dla Sergio Rico, bramkarza, który tutaj trafił, no to
jakby dowód na to, że ta polityka w tym kierunku zmierza. Podobno Simone Inzaghi chciał bardzo mocno w dalszym czasie. Rusza Thuram, odgrywał teraz piłkę. Di Marco, on właśnie ostro te oba zespoły, jeśli chodzi o politykę budowania, transferowania zawodników, a właściciele. Tymczasem Dumfries. O, to jest właśnie taki napastnik, który stworzony do gry kombinacyjnej, aby gdzieś zejść. Rusza Inter. No i to zagranie. Hitarian. No Di Marco, pięknie zagrał Ormianina. Di Marco prosto w ręce Donnarumy. Fabian Ruiz. Też było widać. Çalhanoğlu. Lauta. Na lewą stronę. Do Vitini. 57 minuta spotkania. Vitinia, zaskakujące to uderzenie. Tuż obok słupka. Ale w końcu też wywołałeś Vitinię, bo to jest piłkarz, o którym chyba najmniej powiedział. Cuadrado. Problem Barcelony, tymczasem Hakimi. Za plecy jednak Asensio. Jeszcze Fabian. Taki zamach, który chciał oszukać Kolumbijczyka, zaskoczył. Teraz przekrót, taka piłka za darmo oddana. Uderzenie przepiękne i gol! 1-0. Czy to nie był Vitinha? Vitinha, tak jest. Entuzjazm w Tokio, bo właśnie na takie akcje, na takie strzały liczyli kibice. No i mamy to, na co czekaliśmy. Jeszcze raz sposób rozegrania tej akcji. Carlos Soler schodzi do środka, oddaje piłkę świetnie ustawionemu Vitini. Taka luka stworzona, ale inna sprawa, że strzał też znakomity. Ale też z tego szerszego. Urzawa prosto pod nogi przeciwnika, teraz prostopadłe. Bardzo długi czas borykający się z kontuzjami, długo nie grał w Paryżu, później odszedł do Fulham. Na wysokie obroty, na 25 minut. Dać. Tak jest, można wejść. I z Interem 1-0. Verratti i Neymar. Teraz Fabian. Ruiz traci piłkę. Rusza rezerwowy napastnik. Łączy się też Kurzaw już po lukarnym Kolumbijczyk. Dobry dribbling, dobre odejście. Dośrodkowanie ostre jeszcze. Brawo dla Enrique za taką postawę. Tymczasem szansa i gol! Jest 1-1. Właśnie Esposito, o którym wspominałeś, daje ten remis w 81 minucie. Ale bardzo dobrze to wykończył. Zobaczymy w powtórce z dużym spokojem. Z przodu atakuje Inter i to powinna być bramka. Tak jest. 2-1, ależ ciosy zadawane przez, wyprowadzane przez Intermediola. Correa był tym zawodnikiem, który poprowadził tę akcję.